zapraszam Was na tutorial makijażowy. Dzisiaj będziemy się malować. Jezus Maria, coś mi ostatnio spędziło. I właśnie słowo będziemy jest tutaj kluczowe. Polik też mi ostatnio spędzi coś, ta prawa strona. Nie wiem, czy też tak macie. No i pokażę Wam, jak zrobić piękny makijaż. Włosami zajmiemy się w przyszłym odcinku, tak sobie myślę w sumie teraz o tym. Oczywiście, jak ten materiał Wam się spodoba. No i cóż, dowiecie się, kto stoi za sukcesem moich jakże pięknych makijaży. Zapraszam. No dobra, słuchajcie, dobry makijaż trzeba oczywiście zacząć od odpowiedniego przygotowania skóry. Ja już ją sobie przygotowałam, mam nałożoną bazę, a teraz nałożę sobie podkład. Podkład oczywiście musi być idealnie dopasowany kolorem do Waszej skóry. Ja dzisiaj sobie nałożę po prostu ręką ten podkład, bo przygotowując się do tego tutorialu okazało się, że nie mam gąbeczki. Ale to nie szkodzi, zobaczcie, ręce też są super i w ogóle najmniej produktu się marnuje, jak właśnie nakładacie go palcami. Pamiętajcie, żeby nałożyć go równo wszędzie. Nie zapominajcie właśnie o powiekach, brodzie. Niektórzy też twierdzą, że trzeba go nałożyć na usta, ale to już zostawiam jakby Wam. Tak, ten podkład, którego ja używam, jest bardzo odżywczy i jak mi tak go trochę zostanie, to sobie go po prostu wcieram w dłonie. Mam wtedy takie młode, piękne ręce. Jak już sobie nałożyłam podkład, to przechodzę do kolejnego kroku. Za pomocą tego pędzla, uwielbiam właśnie ten z czerwonymi włosami, muszę ten mój podkład, jak doskonale wiecie, przymatowić, tak zafiksować. I w ogóle świetny jest ten pudra, którego używam. No i po prostu lecę po całej twarzy, a nie zapomnijcie też o szyi, jakby makijaż nie może się różnić. I właśnie szyja to jest rzecz, o której często zapominacie. Tu zadymiło się troszkę. Znaczy ja po prostu, wiecie, ja po prostu lubię na bogato. Co Wam dużo będę opowiadać, ja jakby nie oszczędzam tych produktów, stać mnie. No i jak już tak sobie tutaj, kurczę, się posypało, ja naprawdę szok. Dzisiaj trochę przed Wami się popisuję, dlatego może za dużo tego pudru. Przejdę teraz do różu na poliki. Wiadomo, żeby ładnie, świeżo wyglądać, żeby podkreślić piękny uśmiech, to trzeba nałożyć róż. Róż może nakładać na polik, ale okazuje się, że również na kości tutaj żuchwy i w okolice włosów. Tak. Pamiętajcie właśnie, że makijaż musi dochodzić jakby do linii włosów i po prostu, żeby nie było takiego efektu maski. To jest najgorsze, co nam się by mogło przytrafić. No i jak już zrobicie ten róż, ponieważ ten mój dzisiejszy makijaż, zapomniałam Wam dodać, będzie taki ekspresowy, no to przechodzę do... Kurczę, koleżanka z Indii wróciła dziwnie, tak swędzi mnie głowa po spotkaniu z nią. Przechodzę do błyszczyka. Słuchajcie, ja uwielbiam błyszczyki. Nakładam je sobie również tak właśnie... od praktycznie nosa po brodę. Dlatego też korzystam z dość naturalnych kolorów, żeby po prostu niezbyt rzucać się w oczy w tym naturalnym makijażu, kiedy chodzę sobie po mieście w ciągu dnia. Ostatnio, jak doskonale wiecie, Kim Kardashian albo któraś inna z tych Kardashianek wylansowały modę na konturówkę. Konturówka jest bardzo ważna i tutaj pamiętajcie o precyzji wykonania tej linii. Nie zapominajcie, aby objechać trochę zębów. I tak, też chodzi o to, że konturówka musi powiększyć obrys Waszych ust, więc jeżeli troszeczkę wyjedziecie poza swoje usta, to jest dokładnie to, o co chodzi. Co mogłabym tu Wam jeszcze powiedzieć? Aha, jak wyjedziecie za mocno, możecie zawsze sobie troszeczkę to rozeprzeć. Co by tu teraz zrobić dalej, co by Wam pokazać, w czym jestem naprawdę dobra? To będzie chyba tuż do rzęs. To będzie tuż do rzęs, tak on leży, tak, po lewej stronie, mocno wysunięty w przód. Tak, za podróżem muszę kogo chwycić, to właśnie jest drugi błyszczyk, ale chyba nie mam ochoty robić cieniowanych ust. Mam ochotę robić... Zanim przejdę, no nie, to znowu konturówka mi się rzuciła. Mam ochotę teraz, kurczę, właśnie na ten tusz. Rzęsy są bardzo ważne. Niektórzy przyklejają sobie sztuczne rzęsy nawet na co dzień. Ja lubię rzęsy mieć po prostu pomalowane. Uważam, że teraz maskary są
tak doskonałe, że efekt sztucznych rzęs możemy uzyskać po prostu korzystając z maskary. Nie trzeba tego doczepiać, zwłaszcza, że dużo osób jest uczulonych na klej. Ja właśnie teraz pomaluję. Tak, zacznę od prawego oka. Tak, doskonale. Lewe. Super. Jak pewnie się zorientowaliście, kurczę, te dłonie pobrudziłam, muszę sobie chyba wytrzeć. Potem dobra, je domyję. Często też jest tak, że jeżeli chodzi o brwi, bo teraz chciałabym przejść do kolejnego tematu, to są takie właśnie szczoteczki do brwi i co Wam chciałam powiedzieć, że jak właśnie nie macie takiej szczoteczki z tuszem, to właśnie jak tym tuszem do rzęs tak sobie trochę pojedziecie po brwiach, to też jest spoko efekt. A jakby nie musicie mieć dużo produktów. Ale jak możecie sobie pozwolić na taki dodatkowy produkt, to oczywiście fajnie jest te brwi, prawda, tutaj podkreślić. Mówi się, że brew jest ramą dla oka. Rama może być większa, mniejsza w zależności od oka. Ja wiadomo, mam duże oczy, więc robię duże ramy. O, i to jest wasze właśnie od nosa do nosa po skroju. Dobrze. Wydaje mi się, że mam tutaj jeszcze przygotowany świetny, bardzo luksusowej marki bronzer, z którego jeszcze nie skorzystałam. To są właśnie róże i kawałek dalej mam ten bronzer, takie luksusowe pudełeczko nowe, zupełnie tak, jeszcze nie śmigane, pokażę Wam, zobaczcie, nieużywane, piękne. Tutaj do kamery pokażę, nie do siebie. Tak właśnie. No i teraz... ważny jest odpowiedni pędzel. Ja używam właśnie takiego. No i tutaj to miejsce nałożenia jest jakby kluczowe. Wiecie, teraz jest straszna moda na contouring i tutaj chodzi o to, żeby, prawda, tutaj właśnie troszeczkę po szyi pojechać, troszkę po żuchwie, trochę jakby pod tą taką kością, na której się właśnie maluje, nakłada róż. A najnowsza właśnie taka moda jest, żeby sobie przypudrować nieco okolice ust, bo to daje taki efekt powiększenia, a wiadomo, że teraz ostatnio chodzi o to, że właśnie wszystko, co duże, jest fajne. Nie wiem, czy też tak lubicie, ja tak lubię. No i w sumie mogłabym już powiedzieć Wam, że ten make-up kończę, ale jeszcze użyję szczoteczki, żeby rozczesać brew. Później, zaraz po tym, jak ją jeszcze domaluję sobie. Dobra, jeszcze sobie rozczeszę. Znaczy, jak nie traficie w brew, to jakby włosy też możecie czesać, jakby szczotka jest szczotką. Tak? Okej. To jakby się zgadza. Najważniejsze, żeby całość była piękna, spójna. Wiemy, że fryzura jest tak samo ważna jak makijaż. No i co mogę Wam powiedzieć, że chyba to już będzie na tyle, bo makijaż jest super, włosy chyba też leżą nie najgorzej. Użyłam praktycznie wszystkich kosmetyków, oprócz, haha, cieni do oczu. I tutaj przygotowałam dla Was na sam koniec taką perełeczkę, dwie paletki, trzy. I pokażę Wam na przykład, tu mam takie świetne kolory. Ja lubię te naturalne, brązy, beże. I taki jasny kolor właśnie praktycznie palcem zazwyczaj nakładam sobie na całą powiekę i to stanowi taką moją bazę, a pod oko, aha, i na drugie oko też sobie nakładam. Słuchajcie, jakby nawet jeżeli okaże się, że prawą powiekę pomalowałyście trochę innym kolorem niż lewą, to jakby też nic się nie dzieje, jakby możecie być kreatywne, nowatorskie, pamiętajcie, że to Wy tworzycie trendy. No, a teraz coś mnie ciągle swędzi to w nosie, to w uchu, oszaleć można po prostu. Więcej do Indii nie jadę, ani z nikim stamtąd się nie spotykam. Nie wiem, jak Wy macie z tym w ogóle czasem po kwarantannie, bo u mnie dłonie zaniedbane, paznokcie niezrobione. No ale chociaż makijaż mi wyszedł, mam nadzieję, że będziecie patrzeć bardziej na moją twarz niż na moje dłonie. I cóż, no chciałabym Wam bardzo podziękować. Mam nadzieję, że będziecie tym moim makijażem się inspirować. Myślę, że te kosmetyki każdy w domu ma. To nie jest nic wielkie. Ohoho! No właśnie, widzicie? To jest właśnie kreacja. Nie lubię ludzi, którzy po prostu wpisują się w stereotypy, w szablony. Trzeba iść do przodu. Kochani, no czas na podsumowanie. Pewnie mnie znacie i wiecie, że nie jestem aż tak utalentowana, żeby samodzielnie wykonać taki makijaż, a zupełnie serio za tym makijażem stoi profesjonalista, osoba, z którą ja współpracuję na co dzień i która, brawo dla niego, to jest Bartek. I na co dzień robi zupełnie inne makijaże, z których mnie pewnie znacie, które są, powiedzmy sobie, bardziej klasyczne, bo
jak widzi mnie z przodu, to po prostu jest taki bardziej zachowawczy. Dziś poprosiłam o makijaż na, w stylu Salvadora Dali, no i radę Dali. Także dziękuję Wam bardzo, no i życzę Wam cudownych makijaży. Woo! Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.